Żeby dotrzeć z punktu A do punktu B na rowerze, naprawdę nie trzeba wiele. Wsiadamy i jedziemy. Schody zaczynają się dopiero wtedy, kiedy nie znamy drogi. Możemy wtedy skorzystać z mapy, z drogiej takiej specjalistycznej nawigacji rowerowej, ale prawdopodobnie i tak wybór padnie na naszego smartfona, którego zawsze mamy pod ręką. Ja mam na imię Paweł, witam Was na kanale skleprowerowy.pl. Dziś będziemy rozmawiać troszeczkę o uchwytach na Waszego smartfona. Zapraszam. Na rynku można znaleźć mnóstwo uchwytów na telefon, tylko czy każdy zapewni stabilny, pewny chwyt dla naszego często drogiego, czasami też droższego od roweru smartfona? Odpowiedź jest prosta, nie każdy. Zatem zapytacie się, jak wybrać właściwy? To odpowiem jednoznacznie, to zależy. Ja do omówienia tematu wybrałem kilka uchwytów z marki SP Connect, żeby gdzieś tak pokazać przekrój tych możliwości, które są najpewniejsze do przewożenia naszego roweru, naszego smartfona na rowerze. I mamy tak, po kolei, no może od tej strony. W pierwszej kolejności mamy taki przyklejany na tył telefonu, ewentualnie na tył case'a uchwyt. To będę zaraz szczegółowo opowiadał. Dalej mamy takie łapki, które dopasowujemy do szerokości roweru. Mamy pokrowiec wodoodporny całkowicie, który zwijamy i zapinamy na rzep z tyłu. Mamy opaskę na ramię, którą możemy sobie gdzieś tutaj przyczepić. I mamy takie dedykowane etui do smartfona. Tutaj akurat nie do mojego, ale no jest. W przypadku, kiedy nasz smartfon jest wodoodporny, to odpada nam jeden element, na który musimy zwrócić uwagę, czyli jego wodoodporność. Natomiast w przypadku, kiedy nie mamy pewności, czy jest on wodoodporny, a jeździmy w deszczu, to warto zdecydować się na taki pokrowiec, uchwyt na telefon. To, co musimy mieć na stałe przykręcone do roweru w takim przypadku, to taki uchwyt montażowy. Mocujemy go na kierownicy, na mostku, gdzie nam generalnie wygodniej. Można ustawić telefon centralnie, a montaż polega na takim zatrzasku. Obracamy 90 stopni, wyjmujemy. Dosyć proste, intuicyjne i bardzo stabilne rozwiązanie. Występuje to w różnych rozmiarach, materiał jest w 100% wodoodporny, więc pewnie zabezpieczy nasz telefon. Tak jak wspomniałem, można szybko go zamontować, zdemontować z roweru razem z telefonem, który jest w środku. Akurat mam tutaj w case, ale nawet o duży telefon w case mieści się tutaj bez problemu i można korzystać z dotyku. Nawet wygodnie, dobrze to działa całkiem. Chciałem powiedzieć w tym filmie, że generalnie używanie dotyku przez ten panel tutaj przezroczysty jest trochę upośledzone, ale działa to nadzwyczaj dobrze, więc nie mówię tego. Generalnie nie będzie to minusem tego pokrowca, dotyk działa całkiem sprawnie. Takie dwa dodatkowe plusy to to, że możemy ten pokrowiec wykorzystać też poza rowerem, na przykład na jakimś, nie wiem, spływie kajakowym zakładam. Dodatkowo on ochroni przed kurzem nasz telefon. O, mamy nawet miejsce na aparat, więc można korzystać z aparatu. No, takim minusem, który jest moim zdaniem największy, to jak chcemy wyjąć już taki dobrze dopasowany telefon z tego pokrowca, to trzeba się troszkę nagimnastykować. Więc no, nie może być samych plusów. Natomiast w zamian sklasyfikowałbym ten uchwyt jako najbezpieczniejszy z całej stawki, który najlepiej ochroni naszego smartfona, ponieważ szczelnie go zamykam. A jeśli warunki atmosferyczne nam nie straszne, albo po prostu nie jeździmy w deszczu czy przy złej pogodzie, to mamy taki przyklejany na tył smartfona zdecydowanie bardziej uniwersalny uchwyt. Przyklejamy sobie na tył, do case'a, bezpośrednio do telefonu, jak wolimy. I działa system przypięcia na tej samej zasadzie, czyli jak już mamy to przypięte, też mamy taki uchwyt. Często niestety ten uchwyt trzeba odkupić, dokupić osobno, więc zorientujcie się zanim zdecydujecie się na jakiś zestaw, aczkolwiek tutaj w sklepie otrzymacie taką informację na pewno. O. I tutaj można lepiej zobaczyć, jak to wygląda. O, teraz obrócę uchwytem.
bardzo fajne rozwiązanie. Więc jeżeli chcecie sobie coś tam przykleić z tyłu, nie macie z tym problemu, no to śmiało. Fajne jest to, że w zestawie z tym uchwytem dostarczane są takie bajery, jak na przykład system przylepny, taki też na taśmę 3M, przyklejamy to sobie, nie wiem, załóżmy w samochodzie i on działa w tym samym zatrzaskowym systemie, więc telefon możemy zamontować i w samochodzie, i na rowerze. Bardzo fajne rozwiązanie i to wygląda mi jak na uchwyt do GoPro. Takie mocowanie jak tutaj, wklikuje się i można sobie smartfon przyczepić, żeby był na przykład w tym przypadku ekranem powietrze. Nie wiem w jakim celu, ale można go tak wykorzystywać. Zakładając, że mamy do dyspozycji taki uchwyt na klatkę piersiową, to możemy sobie smartfon przyczepić tak. Można mieć obawy małe co do trwałości takiego rozwiązania, no bo przyklejając coś na taśmę do tyłu naszego telefonu, to ma wytrzymać w momencie, kiedy jeździmy i w terenie, i w ogóle. No tutaj śpieszę z wyjaśnieniem, mamy wykorzystaną taśmę 3M, ona jest mega mocna. Ja bym się tego rozwiązania za specjalnie nie obawiał, tak dla porównania. Miałem przymocowaną przez 2 lata, wiadomo, nie non-stop, ale tam zdarzało mi się jeździć w górach. Kamerkę GoPro do kasku w ten sposób, ona była przyklejona do daszka. I nawet na jakichś trudniejszych trasach, gdzie było dużo takich trzęsących elementów, ona nie odpadła, nawet nie było oznak tego, żeby ta taśma się odkleiła. A dodam jeszcze, że ta powierzchnia daszka od spodu nie była idealnie równa, więc biorąc pod uwagę płaską płaszczyznę na tyle telefonu, nie powinno być kłopotów. Ja bym się tego za specjalnie nie obawiał. Tutaj dla przykładu górne mocowanie. Ja to teraz naprawdę mocno odciągam i ani drgnie. A jest wykorzystana dokładnie ta sama taśma, więc bez obaw. Dedykowane etui jest bardzo podobne, tak jak w poprzednim wypadku, tylko zamiast przyklejać sobie coś do case'a, mamy to już wbudowane w case'ie. Minusem tego rozwiązania jest to, że producenci będą je produkować tylko do iPhone'ów i Samsungów. Z tym najczęściej się spotkamy, ale jeżeli masz Samsunga albo iPhone'a, to jest to prawdopodobnie najbardziej estetyczne i najbardziej komfortowe rozwiązanie. Jak spojrzycie tutaj, to właściwie ta płaszczyzna jest niemal równa, jest delikatna wypukłość na miejscu tego uchwytu, no co sprawia, że też rower jest telefon jest poręczny, żeby go schować do kieszeni i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ten uchwyt mamy w zestawie do roweru, a mocowanie działa na tej samej zasadzie. I tak samo jak w przypadku poprzednim, chociaż nie, tutaj nie mamy w zestawie dedykowanego takiego doklejki na przykład do samochodu, ale można bez problemu dokupić. Fajne jest to, że wszystkie te gadżety od SP Connect, one są kompatybilne ze sobą. Więc można dokupić jakieś mocowanie, które nam się podoba, czyli możemy telefon sobie przyczepiać i nie wiem, i do czoła może nie, ale no, generalnie jest to bardzo taki spójny, przemyślany system. To co jest fajne, nie będę tego otwierał, ale mamy taką dodatkową nakładkę w zestawie na to etui, czyli do każdego dedykowanego etui, takiego case'a do telefonu, mamy nakładkę, która sprawia, że osłania nasz ekran i właściwie to też tworzy taką całkiem szczelną całość i no, zapewnia jakiś stopień wodoodporności. A na pewno nasz ekran się nie porysuje. Tutaj mamy taki kolejny wariant, który właściwie jest najbardziej, jeden z najbardziej uniwersalnych, bo tutaj nawet nic nie musimy przyklejać, tak jak w tym przypadku, do telefonu. Mamy takie łapy, które się rozkręcają. Wkładamy tutaj swój, o, jeszcze bardziej, musimy. Wkładamy tutaj swój telefon, zakręcamy i właściwie on nam trzyma tutaj bardzo przyzwoicie. Aż powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że jest to tak fajne rozwiązanie.
Aczkolwiek ze względu na ten rodzaj uchwytu, on nie jest zabezpieczony od góry w żaden sposób, od dołu. No jest tutaj teoretycznie blokadka, żeby się to mocowanie nie rozkręcało, aczkolwiek raczej bym polecił to rozwiązanie do rowerów bardziej miejskich czy szosowych. W teren raczej bym wykorzystał takie rozwiązanie albo ten dedykowany case. Aczkolwiek jestem pod wrażeniem tego, jak to mocno trzyma. No i to jest uniwersalne. Tu podepniemy każdy właściwie telefon, chyba że jakiś z nich będzie nienaturalnie szeroki i zabraknie po prostu tej przestrzeni do regulacji. Ale to mój telefon, który jest dosyć duży, to jest Xiaomi Mi 10T, czyli szeroki, jeszcze dodatkowo ma case'a, mieści się tutaj bez problemu. No i oczywiście tak samo, można wykorzystać do wszystkiego. Rower, samochód, jak wygodniej. Jeszcze tutaj przygotowałem taką opaskę na ramię, natomiast ona sama w sobie nie stanowi metody na trzymanie telefonu, tylko jest uzupełnieniem tego całego systemu, więc jeżeli na przykład biegacie albo chcecie mieć telefon pod ręką, nie wiem, w trakcie spaceru czy cokolwiek, oczywiście na rowerze też można to wykorzystać, założyć sobie gdzieś na rękę, chociaż tak patrzeć to może troszeczkę ciężej będzie, ale da się, tak? Więc jeżeli ktoś często schodzi z roweru, chce mieć coś, co jest cały czas przy telefonie, cały czas przy ciele, to bez problemu i wtedy musimy po prostu mieć świadomość tego, że trzeba do tego dokupić albo coś takiego, czyli ten wodoodporny, albo coś takiego, tak? Więc to jest dodatkowe takie uzupełnienie dla tego uchwytu na rower, dla uchwytu, nie wiem, tego ewentualnie samochodowego, czyli tak stanowi jeden z tych opcji przymocowania. I właściwie to wszystkie takie uchwyty na telefon, które chciałem omówić. Ja tutaj omówiłem je na przykładzie jednej marki, w obrębie jednej marki, bo ona ma po prostu kompleksowo tak jakby te rozwiązania zastosowane. Są też inne marki w naszej ofercie typu Tool, typu Topic, które też są wykonaniem jakościowo bardzo fajne, też mają podobne systemy montażu, które są godne zaufania. I jeżeli znajdziecie gdzieś właśnie Tula czy Topika, to zdecydowanie mogę je też polecić. Tak jak powiedziałem na samym początku, na rynku jest cała masa uchwytów, ale niestety niektóre mogą być wykonane, a właściwie bardzo wiele z nich może być wykonane tandetnie. Warto zwrócić uwagę na to przy zakupie, bo od tego zależy bezpieczeństwo naszego telefonu i żeby nie wyglądał on tak jak ten, to warto po prostu wydać troszkę więcej pieniędzy na rozwiązanie, które jest sprawdzone i jakościowo bardzo dobre. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Zapraszam do naszych sklepów w Warszawie, gdzie nie sprzedajemy tandetnych uchwytów na rower, na telefon, do roweru. Do zobaczenia za tydzień. Na razie.